Węgry. Sklep przekroczył limit ceny cukru o 13 groszy. Olbrzymia kara Węgry. Miliony forintów kary dla sklepu za przekroczenie limitu ceny cukru. Jeden ze sklepów sieci spożywczej pod Budapesztem sprzedawał cukier drożej, niż wynosi ustalony na Węgrzech limit cenowy, wprowadzony w związku z rosnącą inflacją. Urzędnicy nałożyli karę w kwocie miliona forintów, czyli ok. 13 tysięcy złotych. Cenę sprzedaży cukru sklep przekroczył o 13 groszy. Karę miliona forintów 12 790 zł wymierzono jednemu ze sklepów na Węgrzech, gdzie sprzedawano cukier o 10 FT 13 g drożej niż wynosił limit cenowy, poinformowało we wtorek Ministerstwo Innowacji i Technologii. Naruszenie stwierdzono w jednym ze sklepów sieci spożywczej poza Budapesztem. 1 lutego na Węgrzech wszedł w życie limit cen na niektóre artykuły spożywcze. Zgodnie z decyzją rządu mąkę pszenną, mleko krowie o 2,8% zawartości tłuszczu, cukier, olej słonecznikowy, udziec wieprzowy i piersi kurze nie mogą kosztować więcej, niż po ile sprzedawano je w danym sklepie 15 października 2021 roku. 800 kontroli w sklepach. Według resortu przeprowadzono około 800 kontroli sklepów w różnych miejscach oraz online. W 17 sklepach nie zapewniono odpowiedniej liczby towarów objętych limitem cenowym. Jak podał wiceminister innowacji i technologii Peter Sersnes, dotąd wymierzono 11 grzywien w łącznej wysokości 1,6 milionów FT ponad 20 tysięcy złotych. Limit cenowy ma obowiązywać do 1 maja. Według rządu ma one się przyczynić do obniżenia inflacji, która w ubiegłym roku wyniosła 7,4%.